Jest też autorką książki o jednym z patronów naszego festiwalu. Pamiętamy tę książkę Jak wysoko sięga miłość, o taką rozmowę z Ewą Diakowską-Berbeką, więc myślę, że też troszkę z serca Pani przyjęła, no, nie tylko z własnej książki. A ja pozwólcie Państwo, że zanim oddam tutaj Panią głos, to jeszcze, że przywitam szczególnego gościa tego festiwalu. Mamy Pana Maćka Berbeki. My w takim gronie rodzinnym mówi się o Pani babcia Elza, więc tak mi powiedziała, że tak trzeba o niej mówić, więc witamy. Mamy Pana Maćka, babcię Elzę. Cieszymy się, że jest z nami. Ja też wiem, że takie mam informacje, że niestety w młodszym pokoleniu, czyli u synów jakieś tam choroby i nie pozwoliły im być osobiście z nami, ale wiem, że oglądają nas przez przekaz internetowy, więc pozdrawiamy całą rodzinę Berbeków, każdego syna ze swoją rodziną i życzymy im zdrowia, no i cieszymy się, że są z nami. Nie przedłużając, oddaję Pani głos, proszę bardzo. Przepytuj, Ania. Dzień dobry Państwu. Nie pozostaje mi nic innego, jak dołączyć do tych miłych przywitań i opowiedzieć też kilka słów o naszej bohaterce, ale nie trzeba jej specjalnie przedstawiać, bo myślę, że jesteśmy w takiej gronie, że wszyscy znamy i pamiętamy właśnie Zetkę, czy ten głos Zakopanego bardzo dobrze. Ja przynajmniej pamiętam z początku swojej pracy dziennikarskiej. Ja dopiero zaczynałam, a Beata tutaj już po prostu była rozpoznawalna, słyszalna i w ogóle patrzyłam na nią z ogromnym podziwem. Dlatego jest mi bardzo miło, że dzisiaj możemy się spotkać w troszeczkę innej roli tym razem, nie dziennikarskiej, chociaż myślę, że to są też takie tematy bliskie bardzo dziennikarstwu. Mamy więc dziennikarkę radiową, rodowitą góralkę, Zetkę, autorkę książek o tematyce zakopiańskiej i górskiej, więc idealnie to wpasowuje się w nasz festiwal. I dziś będziemy rozmawiać o kolejnej książce, która wkrótce się ukaże. Zadzwoniłam do Beaty, żeby umówić się na jakieś spotkanie, omówić, jak ta rozmowa powinna dzisiaj wyglądać. No i raz, że sobie zdałam sprawę, że jak tu się zmierzyć z radiowym głosem, z dziennikarzem radiowym. Mogę sobie mówić, Beatka i tak tutaj będzie grała pierwsze skrzypce i całe szczęście. A z drugiej strony Beata powiedziała mi, że no ta lektura nie jest przyjemna, bo miałam tą przyjemność, czy właśnie nie wiadomo, czy przyjemność, ale przeczytać tę książkę jako jedna z pierwszych, po to, żeby dzisiaj to spotkanie poprowadzić i móc zadać pytania w oku tej książki. I faktycznie, no, tematy zapowiadają się ciężkie, ponieważ jak w zapowiedzi tej książki czytamy, to książka pełna emocji, strachu, smutku i bólu. Wszystkie iskry nadziei, które zapalają się na chwilę w opowieściach bohaterów, szybko gasną. No i taki jest temat tej książki. Natomiast o tyle jest to przyjemna lektura, że czyta się bardzo dobrze. Ja ją tak, że powiem, połknęłam. Czyta się bardzo dobrze, jest bardzo ciekawa, bardzo dobrze napisana i myślę, że dużo wnosi. To zależy oczywiście od czytelnika, czym jest zainteresowany, z jakiej perspektywy do tych tematów podchodzi, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i żeby już oddać powoli głos Beacie, ustaliłyśmy, że nie zdradzamy treści, ale mówimy w oku książki, więc zacznę od tego, co wyczytałam w pierwszym tomie. A czy ja mogę tak jeszcze słowem wstępu? Oczywiście, że tak. Po pierwsze, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie na ten festiwal. Absolutnie nie trzeba było mnie namawiać. Natychmiast się zgodziłam, jestem wzruszona właśnie dlatego, że no, Ewa jest mi wciąż bliską osobą i myślę, że zaprzyjaźniłyśmy się przy pracy nad książką o niej. W ten sposób poznałam też Maćka Berbekę jakby przez wspomnienia Ewy, więc jestem bardzo wzruszona, bardzo się cieszę również, że jest tutaj babcia Elza i serdecznie ją właśnie chciałam powitać. Więc naprawdę, no i cieszę się, że tak dużo znanych twarzy, właściwie czuję się, jakbyśmy byli na takim spotkaniu towarzyskim, gdzie się wszyscy znamy. Dobrze, czyli wracam do mojego wątku w tomie pierwszym, no bo tak to teraz trzeba już chyba rozumieć, że jest tom pierwszy o Toprze i tom drugi o Toprze. W tomie pierwszym przeczytałam. Dopiero podczas zbierania materiałów do tej książki zrozumiałam, że między ratowanym a ratującym tworzy się bliski związek,
który jest istotą ratownictwa. Ratowany bezgranicznie ufa ratującemu, oddając w jego ręce to, co najcenniejsze – życie. A ratujący świadomie bierze za nie odpowiedzialność. Czy może być głębsza relacja? To niepisany pakt, rodzaj cyrografu, między potrzebującym pomocy, a tym, dzięki komu ma szansę przeżyć. To honorowa umowa, w której stawką są sprawy naprawdę ważne i to one stanowią fundament pogotowia. Czy to ja napisałam? Tak. I w związku z drugim tomem rodzi się pytanie, co wtedy, kiedy nie da się kogoś uratować? Czy o tym jest ta książka? Więc tak, jeżeli Państwo spodziewacie się, znaczy w ogóle to jest zadziwiająca historia, że jest prapremiera bez książki, więc przepraszam bardzo, ale faktycznie najpierw była data festiwalu, a później data premiery. Książka będzie naprawdę lada dzień, więc będziecie mogli Państwo po nią sięgnąć, więc myślę, że nasze spotkanie zachęci tylko do tego, żeby ją przeczytać. Jeśli Państwo spodziewacie się kontynuacji w takim rozumieniu, że będą to znowu historie związane z historią TOPR-u, z działalnością taką rozumianą, jak oni ją prowadzą, jak się szkolą, to tak nie będzie, od razu zapewniam. W tym tomie ratownicy zabierają nas po prostu na akcję. Pamiętacie Państwo dwa wypadki w 2019 roku, wyprawa do Jaskini Wielkiej Śnieżnej i Giewont. Obie akcje wielkie, spektakularne, trochę przez odbiorców niezrozumiałe, nie do końca, bo o ile ten Giewont właśnie taki czytelny, tu i teraz widzieliśmy, co się dzieje, o tyle jaskinia gdzieś głęboko, wiele kilometrów pod ziemią, dzieje się coś, czego nie rozumiemy, bo nie będąc speleologami, nie wiemy, o co chodzi. O tyle te akcje bardzo trudne, wymagające i co ciekawe, akcje, które zaskoczyły samych ratowników. Wydawało się, że już ratowników TOPR-u niewiele może zaskoczyć i nas również, turystów, niewiele może zaskoczyć, a jednak zaskoczyły i no, oni podołali, ale to były wymagające akcje. Tak, już same tytuły, pierwsza część, żeby inni mogli przeżyć, ukierunkowuje nas na to, co pozytywne tak naprawdę w tym zawodzie ratownika. Natomiast w tym drugim tomie ten podtytuł brzmi Nie każdy wróci i to już się nam otwiera w głowie, że to tak nie do końca, że to jest druga strona. Tak, i to jest niestety w wszystkich służbach ratowniczych, tak, że jest, że jeżeli się uda uratować, jest sukces i jest szczęście. Jeśli się nie uda, jest to też odbierane w bardzo osobisty sposób przez samych ratowników, no bo przecież oni robią wszystko, żeby człowieka uratować. Ale ta książka dla mnie była bardzo ciekawa z tego powodu, że już pomijając jakby same akcje, tak, co się dzieje, to, że ratownicy bardzo otwarcie po raz kolejny, bo to jest niezwykłe u nich, że bardzo się często mówi, że oni są hermetycznym środowiskiem, że nie chcą mówić, że się nie otwierają i tak dalej. To jest nieprawda. To jest budowanie pewnego mitu, który nie jest prawdziwy, dlatego że ratownicy owszem, nie opowiadają bardzo chętnie. To nie są specjalnie wylewni ludzie. Tu są zresztą ratownicy. Nie wiem, czy mogę tak o was, panowie, mówić. Ale jeżeli widzą, że jest jakiś sens jakiegoś projektu, że to jest poważna rzecz, że warto to zrobić, żeby opisać, żeby ludzie zrozumieli, to wchodzą w to 100%. I oni właśnie zrobili dokładnie to samo, co zrobili przy pierwszej części. Opowiedzieli bardzo dokładnie, jak wyglądała akcja, krok po kroku, też po to, żeby ludzie zrozumieli, jak to wyglądało, żeby właśnie to, co my widzimy gołym okiem i co dla nas wydaje się bardzo trudne, dla nich jest trudne, ale zrozumiałe i umieją techniczne, to jest, nie wiem, podołają temu. Natomiast to, czego my nie widzimy, co jest ekstremalnie trudne, gdzie naprawdę ryzykują życie, nie zostało jakby wybite, tak? Zostało wręcz zhejtowane. Więc w tej książce zaskoczyło mnie też to, że no, po pierwsze, oni bardzo szczerze opowiedzieli, jak te akcje wyglądały krok po kroku, jakie decyzje podejmowali, dlaczego takie, a nie inne. Wytłumaczyli to jest bardzo cenne. Ale ta książka też pokazała drugą stronę i to jest właściwie pytanie do nas, turystów. Jak wiele my możemy oczekiwać od ratowników? Jak wiele powinniśmy oczekiwać od nich? Jak daleko oni muszą się posunąć, żeby nas ratować? I
To jest niezwykle ważne i też ta książka pokazała, że świat ratowniczy też zaczyna zmieniać myślenie, że kiedyś było jak Klimek Bachleda, że nie wezmę życia ludzkiego na sumienie, pójdę ratować, choćbym sama miała zginąć, zginął, tak? Czy my mamy prawo żądać od ratowników, żeby oni poświęcali się dla nas aż tak? W tej książce są też rodziny ratowników, którzy zadają to pytanie. Tak, jest Hania Łabunowicz, która mówi, poznałam swojego ojca ze wspomnień innych ludzi. Czy my mamy prawo żądać od niej i od tych rodzin takiego poświęcenia? To jest książka tak naprawdę do nas, żebyśmy się zastanowili, co robimy. Do tych różnych aspektów właśnie akcji ratunkowych i tragedii w Tatrach jeszcze tutaj nawiążemy. A chciałam jeszcze wrócić jakby do samego początku i zapytać, skąd w ogóle czerpiesz pomysły na swoje książki, które tak właśnie wokół Zakopanego i wokół gór ich tematy są osnute. I jak doszło do tego, że powstała druga część o Toprze? Bo to nie było takie oczywiste, że ona powstanie. W ogóle nie była planowana druga część Topru, bo jak powstała pierwsza książka o Toprze, to wydawało mi się, że ja napisałam wszystko, co chciałam napisać. Bo oczywiście o Toprze można byłoby pisać kolejne części, bo właśnie są różne wydarzenia, różne wypadki, które warto prawdopodobnie opisać i nie wiem, przyjrzeć im się, choćby właśnie po to, żeby wyciągnąć wnioski. Ale zamysłem pierwszej części, jeśli Państwo czytaliście, było to, żeby pokazać, jak powstał Topr, jak się rozwijał, jak doszli ratownicy do tego, że są jedną z najlepiej wyszkolonych służb ratowniczych na świecie, tak? Że mają taki, są na bardzo wysokim poziomie. I wydawało mi się, że to jest po prostu zamknięta część. I nawet jak na spotkaniach autorskich pierwszego tomu czytelnicy pytali, czy będzie kontynuacja, czy będą jeszcze opowieści o Toprze, to ja powiedziałam, że zdecydowanie nie, absolutnie, tak mówiłam, nie będzie na pewno żadnej kontynuacji. No i życie dopisało okropny scenariusz, tak, w postaci tych dwóch wypadków i ja w ogóle na początku nie brałam pod uwagę, że ja opiszę te wypadki. Dlatego, że my, Aniu, jako dziennikarki, jeżeli tutaj są jacyś dziennikarze, to wiedzą, że my mamy trochę syndrom, albo że ludzie postrzegają nas w taki sposób, że jak się zdarzy coś tragicznego, to my się na to rzucamy jak hieny. No nawet jest takie określenie, tak? Jak do czasu, do kiedy w okresie, kiedy byłam dziennikarką newsową, no to musiałam te rzeczy relacjonować na bieżąco, bo taka jest rola dziennikarzy newsowych. Nawet jeżeli pewnie słyszą moi koledzy wciąż to, że są hienami i się rzucają, no to trochę jest taka ich rola, żeby opisywać te wydarzenia. Ja już nie jestem w tej roli, tak? Ja już nie muszę tego robić. Wobec tego nie mam tego przymusu pójścia do ofiar albo do rodzin ofiar i właśnie dopytywania, drążenia tematu. I w związku z tym w ogóle nie myślałam o tym, że to opiszę, ale to czytelnicy powiedzieli, szkoda, że to nie jest opisane, bo to było takie ważne, bo te oba wypadki były zadziwiające, dlatego że po pierwsze wydarzył się pierwszy masowy wypadek prawdopodobnie w historii turystyki górskiej, no i wyprawa do Jaskini Wielkiej Śnieżnej, no wybitnie trudna. Sebastian Szatkowski, szef grupy jaskiniowej, powiedział bardzo znamienne zdanie, dlatego ich zaskoczyła ta akcja, że do tej pory myśleliśmy, że to jeżeli ktoś wszedł w jakieś miejsce, to my też tam wejdziemy. I ta akcja pokazała, że niekoniecznie. To zmienia jakby perspektywę też dla ratowników, więc życie napisało te scenariusze i ludzie zaczęli się trochę dopominać. Szkoda, że nie ma, że nie jest to opisane, że to są takie wyjątkowe dwie wyprawy i tak dalej. I też sami ratownicy zaczęli tak mówić, szkoda, że to nie jest opisane. I wtedy właśnie pomyślałam sobie, że być może trzeba się tym zająć, że już kurz bitewny opadł, że już trochę emocje też opadły i że będzie można wrócić do tych tematów. Podjęłaś decyzję i co było dalej? Jak ta książka powstawała? Bo wymagała na pewno wielu spotkań, trudnych rozmów, dotarcia do różnych osób, bo to nie tylko byli ratownicy, ale właśnie rodziny ratowników, rodziny ofiar, też specjaliści, którzy się zajmują nie tylko ratownictwem, ale też na przykład psycholog, który tutaj opowiada nam o śmierci i o tym, jak to wygląda właśnie od strony osób, które biorą udział w takich tragicznych zdarzeniach. Więc jak budowałaś tę książkę? To znaczy tak, na początku był taki pomysł w ogóle, żeby te dwa wypadki opisać i dołączyć do pierwszego tomu,
znaczy do książki o Toprze i zrobić po prostu wydanie rozszerzone. Ale kiedy zaczęłam zbierać ten materiał i zobaczyłam, że i Państwo zobaczycie, jak dostaniecie książkę do ręki, że oba te wypadki, gdyby opisane w taki sposób, jak chcieli je opisać ratownicy, ta książka ma, znaczy to zajmuje 200 stron prawie. Więc trochę baliśmy się, że z tego pierwszego tomu zrobi się taka kobyła, mówiąc brzydko, tak? Taka duża książka, ani to do plecaka, ani to wieczorem do łóżka, taka jakaś będzie duża. Więc postanowiliśmy, że zróbmy drugi tom. Jeśli drugi tom, no to zróbmy coś jeszcze. Stąd w ogóle pomysł opisania taki troszkę metafizyczny, żeby właśnie znalazła się śmierć. Bo ona się stała głównym tematem tych dwóch wypadków i tych zdarzeń, żeby właśnie napisać coś o śmierci w górach. Ja mam w ogóle taki zamysł zawsze, nie wiem, czy mi się to udaje, ale zawsze sobie myślę, że dobrze byłoby, żeby przy okazji jakiegoś tematu troszeczkę nasza wiedza na inne tematy około tego wydarzenia się powiększała. I stąd, jeżeli ja pisałam o śmierci i spotykałam się z ludźmi, którzy doświadczyli śmierci najbliższych w górach, to zauważyłam jedną rzecz, że i mnie się z nimi trudno rozmawia na temat śmierci, im się trudno rozmawia na temat śmierci i oni, opisując to, co przeżywali w tym okresie utraty najbliższych, to w jaki sposób ludzie z nimi rozmawiali, było czymś strasznym. I wtedy pomyślałam sobie, że my po prostu mamy problem z rozmawianiem o śmierci, więc może byłoby dobrze, żeby wypowiedział się psycholog, który nam podpowie, jak w takich sytuacjach się zachowywać. Więc jakby ta książka, to jest do tego o tych specjalistach około, tak? Jeżeli pisałam o burzy, to na przykład mnie interesowały różne takie aspekty związane z fizyką. Zawsze byłam słaba z fizyki i pomyślałam sobie, że pewnie jak ja byłam słaba, to z kilkoro innych czytelników też nie będzie wybitnych z fizyki, więc pomyślałam sobie, że zapytam się gościa, spróbuję znaleźć specjalistę od burz. No i zaczęłam szukać w internecie i potem się okazało, że znalazłam człowieka, który jest w ogóle najwybitniejszym specjalistą w Polsce od burz, profesor Szczerbiński, na emeryturze już. Zadzwoniłam do AGH i mi powiedzieli, że już nie pracuje, ale podali mi maila bardzo uprzejmie, pan profesor się zgodził. No i chciałam, żeby tak opisał jakby te fizyczne zjawiska, tak w jakiś taki prosty sposób, żebyśmy też mogli zrozumieć, co się tam wydarzyło. Zresztą zobaczycie Państwo, że to jest ciekawy jest ten aspekt, jak ta burza tam powstała, co się wydarzyło, jakie były te pioruny i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby stąd są ci specjaliści około, tak, żeby to nie była tylko taka książka, że opisujemy jedną rzecz, rzucamy, tak, żeby to coś w nas zostało i żebyśmy się po prostu czegoś nauczyli. Ja tu jednak będę drążyć ten temat, bo to jest takie bardzo ważne i ciekawe. Bo też tak czytając tę książkę pomyślałam, że właśnie temat śmierci jest tematem tabu. Nie wiem, czy temat śmierci w górach jest jeszcze bardziej tematem tabu. W każdym razie jest to temat trudny i tak z podziwem patrzyłam na to, że udało ci dotrzeć do tych rozmówców. I jak to się udało? Czy te osoby chciały rozmawiać, czy trzeba było długo nad tym pracować, długo ich namawiać? Czy może w pewnym momencie miały taką potrzebę, żeby jednak to wszystko wyrzucić z siebie, żeby opowiedzieć o tych tragicznych zdarzeniach? Tutaj akurat z pomocą, znaczy tutaj w ogóle była niezwykła historia, jeżeli chodzi o Ania tutaj nawiązuje do takiego zdarzenia, do wypadku na Zawracie w 99 roku, w którym zginęło 3 chłopców z Kłutuska, w tym 2 braci. No wstrząsająca w ogóle opowieść, ona jest bardzo szczegółowo opisana właśnie przez rodziców. Jak mi się udało do nich dotrzeć? Pan Marek, ojciec jednego z chłopców, który zginął. W związku z tym, że chłopcy byli szukani przez prawie 3 miesiące ich ciała, to rodzina w pewien sposób związała się z ratownikami Topru, tak? Jakby nawiązała większą taką więź z ratownikami. I pan Marek, kiedy zobaczył, że wyszedł pierwszy tom, to mimo, że była warszawska promocja, postanowił przyjechać do Zakopanego na tę promocję. No, ponieważ była promocja, nie wiem, może Państwo byliście w Dworcu Tatrzańskim, byli ratownicy. I pan Marek zrobił w ogóle rzecz niezwykłą, ponieważ on wstał podczas tego spotkania i pierwsze, co zrobił, to się rozpłakał.
I my wszyscy rozpłakaliśmy się razem z nim. Bo on powiedział, że właśnie ratownicy są wspaniali, że próbowali ratować jego dziecko i tak dalej. Opowiedział, tak, tę historię. I potem podszedł do mnie i powiedział, że czy byłaby szansa, żeby przyjechać z książką do Pułtuska, bo on prowadzi księgarnię, no i zorganizowałby takie spotkanie. No dlaczego nie pojechaliśmy i tak dalej. I stąd się zawiązała więź moja z panem Markiem. I ja wtedy powiedziałam mu, że mam taki pomysł, żeby napisać o śmierci Kurskiej i czy on by się zgodził po prostu opowiedzieć tę historię. No i on bardzo długo myślał i w końcu się zgodził. I również zgodziła się mama tych dwóch chłopców, którzy zginęli. No w ogóle totalnie wstrząsająca historia, zresztą będziecie Państwo mogli to przeczytać. I to jest tak, że oni, myślę, że pod wpływem pierwszej książki się zgodzili. Znaczy nie myślę, tylko wiem, bo tak powiedzieli, że wtedy postanowili to opowiedzieć. Ale to są bardzo trudne rozmowy, faktycznie. I szukałam też innych osób, które straciły kogoś bliskiego i były takie, które odmówiły. Bo to jest jednak no, niezwykle trudny temat. Więc tym bardziej jestem wdzięczna panu Markowi i pani Urszuli, że się zgodzili opowiedzieć. Mało tego, że opowiedzieli tak bardzo szczerze. I najbardziej się bałam momentu, kiedy ja im wysłałam to do autoryzacji, bo bałam się, że się wycofali, po prostu, mówiąc wprost, tak? Bo co innego, jak się rozmawia z takimi osobami face to face, siedzimy i oni mi opowiadają. Oni opowiadają to wtedy mnie, tylko mnie, tak? Ale kiedy ja już to napiszę, to oni sobie zdają sprawę z tego, że opowiedzą to państwu, tak? Że opowiedzą to 100 000 osób. Jak pani Urszula powiedziała, ja z nikim nie rozmawiam na ten temat. Nie chcę rozmawiać, nie chcę. Jak ktoś mnie pyta, ile pani ma dzieci, to ja mówię jedno. A nie mówię, że miałam troje, bo nie chcę tych pytań. A co się stało z pozostałymi? Więc wiecie państwo, to jest tak niezwykle intymna rozmowa, że stworzenie tej intymności jest w dużej mierze zależy oczywiście od rozmówcy, nie tylko ode mnie, ale od rozmówcy, na ile on się otworzy, ale potem jest właśnie ten moment, że ja wysyłam to do autoryzacji i myślę sobie tak, wycofa się, jak się wycofa i nic nie zrobię z tym, nie będę namawiać, bo jak do człowieka dotrze, że jego historia, o której on nie chce opowiadać, będzie historią nagle wielu, wielu osób, to ma prawo też się wycofać, ale ja też mam zawsze taką wiarę w to i też mam takie doświadczenie, że czytelnicy książek Kurskich to są bardzo wrażliwi ludzie, mądrzy i wrażliwi. Po książki Górskie sięgają ludzie, którzy sami chodzą po górach, którym śmierć pewnie też zajrzała w oczy. Pan Marek mówi niezwykle wzruszającą rzecz. Jak ja mógłbym mieć pretensje do mojego dziecka, że popełniło błąd i zginęło, kiedy ja też popełniałam błędy, ale mnie się udało. Więc naprawdę, to są takie rozmowy, że będziecie Państwo wbici w fotel. Ja myśląc o tych trudnych rozmowach, to też miałam na myśli rozmowy Twoje z rodzinami ratowników, bo tak pomyślałam sobie, że dla nich to też musi być trudne, życie w takim ciągłym napięciu, w takiej świadomości ryzyka, odpowiedzialności i trudności pracy, jaką ojciec czy mąż, partner wybrał sobie w życiu. Tak, i to jest też, w tej książce jest rozdział o kobietach ratowników. Miały być matki, żony i kochanki. I proszę sobie wyobrazić, że panowie ratownicy bardzo się cieszyli na słowo kochanki. Byli tacy ucieszeni, tacy szczęśliwi, że będzie. Po czym dość powiedzieć, że stanęło matki, żony i partnerki. Ten akurat rozdział powstał na prośbę również czytelników pierwszego tomu, którzy właśnie po przeczytaniu powiedzieli, że jeżeli im czegoś brakuje w tym pierwszym tomie, to właśnie spojrzenia kobiet, tych, które żyją z ratownikami. Właśnie tego, czy się boją, czy się zgadzają i tak dalej, i tak dalej. I pisząc tę książkę, gdzie no, jakby troszkę samo życie mi napisało scenariusz, czyli właśnie te wypadki, z siłą rzeczy pociągnięcie tematu śmierci. No i nagle te kobiety, które pomyślałam sobie, że dobrze byłoby, żeby były, bo właśnie są, to są bardzo ważną częścią życia ratowników, one przecież są. Nie bardzo wiedziałam, jak to powiązać, mówiąc wprost, ale znowu życie mi pomogło, ponieważ same partnerki nawiązywały do tych dwóch wypadków,
bałyśmy się, mówią, ja się nigdy tak nie bałam, jak wtedy, kiedy walnął piorun na Giewoncie. Nie bałam się tak bardzo, kiedy zobaczyłam, że Grzesiek leci śmigłowcem w burzę. Bałam się, kiedy znikał na całe tygodnie, wchodził do jaskini, nie miałam z nim kontaktu. Więc one same jakby się pojawiły w tych opowieściach, w związku z tym łatwiej było mi już je wprowadzić jakby do narracji. I kobiety ratowników, i teraz tak, rodziny, które sięgnęłam, czy tam odezwałam się do osób, które straciły, rodzin ratowników, które straciły ratowników, czyli do Hani Łabunowicz, do Piotrka Matei i do Marysi Olszańskiej, żeby właśnie pokazać tę drugą stronę, tych, którzy, bo Jan Krzysztof powiedział bardzo taką mocną rzecz też, że śmierć w górach często nam się kojarzy z romantyczną śmiercią. Przez wiele lat ona tak była pokazywana w literaturze na przykład, że jak już zginąć, to w górach i tak dalej. Ale nikt, jak zginąć, to idąc po kogoś, tak? Zostać bohaterem. Tak, tylko o bohaterze pamięta się parę tygodni, tak? Może parę miesięcy. I się zapomina, a o rodzinie bohatera w ogóle się nie pamięta. I to jest ta straszna strona, tak? Jak sobie radzą ci, którzy zostają. I tutaj no, nie będę Państwu zdradzać, bo to też są wzruszające bardzo historie. Natomiast te żony w ogóle rozładowały trochę, nie wiem, Aniu, czy masz takie odczucie, trochę rozładowały napięcie w tej książce, dlatego że one po prostu są tak uroczymi i mądrymi kobietami, tak mają przemyślaną tę sprawę z tymi chłopakami, tak ich wspierają, nawet jeżeli się po ludzku złoszczą, tak, że po raz kolejny wstaje od wigilijnego stołu i idzie, tak, że znowu gdzieś tam nie uda się, nie wiem, impreza, albo nie wyjadą do rodziny, bo on idzie, to nawet jak się właśnie tak po ludzku złoszczą, to tak rozumieją z kolei tę misję, i tak są dumne z tych swoich mężów, że naprawdę no, to są niezwykłe osoby i bardzo się cieszę, że się do nich odezwałam i że one są w tej książce, ponieważ zobaczyłam, że tak naprawdę one są ogromną siłą swoich facetów. Także ci siłą ratowników są ich kobiety. Tak jak zresztą Ewa Berbeka mówiła, że ona czuła, że też była siłą Maćka. Tak, że trzymała najważniejszą bazę w jego życiu, to jest dom. To jest naprawdę niezwykłe. Nie zapomnij, kobiety, mówi się często, że za każdym facetem stoi jakaś kobieta. Nie za, się stoi obok niego. Po prostu jest równoważnym partnerem. Tak, to muszę potwierdzić, że w moim odbiorze też ten wątek kobiet, partnerek, żon ratowników topu, no, wprowadził takie ciepło do tej książki troszeczkę i też pokazał tą znowu pozytywną stronę ratownictwa, bo mamy tutaj rozmowy o pasji, o miłości do gór, o tym, co w życiu jest ważne i dlaczego w te góry wchodzimy. I te kobiety to doskonale rozumieją. To jest wspaniałe, bo myślę, że no nie każda kobieta by to zrozumiała, więc to muszą być te wyjątkowe kobiety. Więc temat tak czy inaczej jest trudny. Rozmówcy, tutaj jak opowiadasz, tak wynika, że tak było dosyć prosto i tak się te wątki jakoś same nasuwały, więc to może tak się szczęśliwie układało i ta książka dlatego tak powstała w takim kształcie. Ale co w takim razie było najtrudniejsze w pracy nad tą książką dla ciebie? No właśnie, najtrudniejsze były te rozmowy z ofiarami i z rodzinami ofiar. Z ofiarami w rozumieniu poszkodowani, dlatego że no właśnie one są trudne i ja mam zawsze coś takiego po zdobyciu takiego materiału, że jeżeli cokolwiek mi spędza sens powiew, to właśnie to, żeby nie zawieść tych rozmówców, tak? Ale zresztą ratowników, żeby nie zawieść też, bo zawsze sobie myślę, że potem będę wzywać pomoc, a będzie, zabała! To, żartuję oczywiście, ale takie mam właśnie, żeby ich nie zawieść, bo to są bardzo poważne tematy, po prostu. To nie jest lekka książka. Wbrew pozorom pierwszy topr też nie jest lekką książką, dlatego że oni bardzo poważnie opisują bardzo poważne rzeczy. Więc w ogóle tam nie ma takiego... Siubiściu, tak? Tutaj są poważne tematy omawiane. No a już ta druga jest ten kaliber tych poważnych, tego smutku i tego bólu jest no ogromny. I to było nie tyle trudne, co takie wymagające i ja się właśnie zawsze
boję tego i strasznie się boję, muszę Państwu powiedzieć, zawsze premiery. I tego, jak już Państwo dostaniecie tę książkę do rąk i sami przeczytacie i sami będziecie ją mogli ocenić. Bo to jest po prostu, no właśnie, czy to jest coś, co do Was trafia i czy to jest opisane w taki sposób, że to do Was trafia i czy właśnie nie przekraczam jakichś granic. Zawsze się tego boję. Także chciałam trochę tą książkę od innej strony ugryźć. Czy pisząc ją, miałaś w myśli jakiegoś konkretnego odbiorcę? Czy myślałaś, że to będzie bardziej książka dla osób związanych z Zakopanem, z górami, albo jakoś zaczynających przygodę z tym tematem? Czy dla kogoś, kto zupełnie nie ma pojęcia, rzadko przyjeżdża do Zakopanego i w góry, ale być może go to zainteresuje? To znaczy, myślę, że zawsze generalnie piszę dla tych, którzy są poza górami. Taki mam ten przekaz, żeby pokazać te góry tym, którzy jeszcze w nich nie byli, albo którzy rzadko w nie chodzą. Bo wydaje mi się, że tutaj dla ludzi stąd, no to trudno pisać taką książkę, oni wiedzą dużo więcej niż ja, niektórzy, tak? A już ratownicy to już w ogóle. Na pewno nie jest, ratownicy to nie są targetem tych książek, bo to jest jakby, nic ich nie zaskoczy. I tak, to jest dla takich osób, nie wiem, w Szczecinie, w Warszawie, ktoś, kto siedzi przed telewizorem, a już na pewno ta druga książka, muszę Państwu powiedzieć, że to jest w ogóle ciekawe, że jak była ta akcja w Jaskini Wielkiej Śnieżnej, no to przecież, znaczy Państwo na pewno wiecie, że my mamy w Polsce 38 milionów specjalistów, tak? To mamy 38 milionów wspinaczy, ratowników topru, grotołazów i tak dalej. Wszyscy się znają. No tyle bzdur, ile ja wtedy usłyszałam w tym czasie, kiedy była ta akcja, wypowiadanych tak autorytarnymi tonami, takimi, że no jak to nie pójdą tędy, a dlaczego nie tędy, że to jest naprawdę szokujące. I to zdawałoby się od osób inteligentnych to słyszałam, tak? Później po tej akcji na Giewoncie, o której też naczelnik mówi, no też nasłuchał się tak wielu totalnych bzdur, łącznie z tym, żeby zdemontować krzyż albo żeby go odgromić, no różne były pomysły, tak? Więc, nie wiem, zgubiłam wątek. Dla kogo? A, no właśnie, dziękuję. Czyli właśnie piszę dla tych, którzy gdzieś tam siedzą i takie rzeczy myślą, tak? I są tymi specjalistami. Dla tych specjalistów piszę właśnie, żeby gdzieś tam im pokazać, jak ta droga wygląda, dlaczego. Dlatego właśnie podkreślam szczegółowość tych opisów, tych wypadków, dlatego żeby ludzie... Bardzo mi zależało, żeby ratownicy krok po kroku pokazali, żeby dać ludziom szansę zrozumienia, co tam się wydarzyło. Bo jeżeli chodzi o jaskinię, to oczywiście ja trochę tutaj przerysowuję, ale bo ci ludzie mogą nie wiedzieć po prostu, ale właśnie mają szansę dowiedzieć się, o co tam chodziło tak naprawdę i zrozumieć to. Moja córka to bardzo trafnie opisała. Napisała coś takiego. Każdy powinien przeczytać tę książkę i już zamilknąć na temat akcji Jaskini Wielkiej Śnieżnej. Po prostu. Już się nie wymądrzać. No właśnie, też tak pomyślałam, że po co ta książka, bo ja sama tak odkryłam różne jakby takie potrzeby, które mogły za nią stać z perspektywy czytelnika, czy że ona coś wyjaśnia, że właśnie przestrzega, że jest też pewnym rodzaju portretem środowiska górskiego, w tym właśnie środowiska topru, że ma skłaniać do refleksji, pamiętać tragiczne wydarzenia, ich ofiary, pokazać bohaterów. Czy ty miałaś jakieś takie założenie? Jaki jest cel, jakie jest przesłanie? Właściwie, no nie, no głównie, no dużo tam wymieniłaś. No właściwie mogłabym powiedzieć, Aniu, że ciebie powinnam o to zapytać, bo już przeczytałaś tę książkę. Chciałam opisać te wypadki, tak? To był przede wszystkim. Może nie upamiętniać, opisać, żeby ludzie właśnie zrozumieli, co tam się wydarzyło. Żeby też zrozumieli, tak naprawdę ta książka, wiecie Państwo o czym jest, gdyby tak ją w dwóch zdaniach chcieć streścić. I jak teraz sobie myślę i pracując nad tą książką, że my żyjemy trochę w dwóch światach ciągle. Jak ja pracowałam jako dziennikarka, to miałam takie poczucie, że ja cały czas gadam jedno i to samo i cały czas mam odbiorców, którzy nie rozumieją, co ja mówię. I takie mam poczucie, że z jednej strony są ratownicy, którzy mówią, uważajcie, dlaczego mówią, tłumaczą, dlaczego mamy uważać, co mamy robić, dokładnie mówią nam krok po kroku, co my mamy robić, a z drugiej strony jest środowisko ludzi, którzy patrzą na tych ratowników, słuchają ich i nic nie rozumieją, tak?
I Józef Nyka napisał takie, powiedział takie bardzo mądre zdanie, że uczmy się na błędach innych, bo życie jest zbyt cenne, żeby uczyć się na własnych. I tak myślę, że ta książka jest właśnie o tym. I pokazywanie tych wypadków i tak naprawdę pokazywanie też newsowo tych wypadków różnych jest właśnie po to. Nam, dziennikarzom, przyświeca taka idea, że my nie pokazujemy wypadku dla wypadku, czy śmierci dla śmierci, ale po to, i ratownicy nie opowiadają o tych wypadkach, żeby o nich tylko opowiedzieć, ale żebyśmy my wyciągnęli wnioski, żebyśmy się uczyli na błędach innych, żebyśmy po prostu mogli przeżyć w tych górach. Góry są... Sebastian Karpin-Bułecka napisał takie zdanie po przeczytaniu tej książki, że nie ma nic piękniejszego niż góry, ale też nic groźniejszego. I to jest stara prawda. Ludzie, którzy chodzą po górach, to już wiedzą. Ci, którzy zaczynają, dowiedzą się. Ale chodzi o to, żeby gdzieś pobudzić to myślenie. Żebyśmy po prostu szanowali swoje życie i uczyli się właśnie, no, i jakby, nie wiem, patrząc na tych, którym się nie udało. Żebyśmy wyciągali wnioski. I w twojej książce padają takie właśnie mocne słowa, które myślę, że tak na przestrogę powinny być cytowane. Tylko edukacja, myślenie, przewidywanie, umiejętność odpuszczania, wycofania się może nas uratować. Musimy zrozumieć, że bezpieczeństwo jest w naszych rękach i zależy od naszych decyzji. No tak, to Jan Krzysztof chyba powiedział, tak? Już nie pamiętam. Tak, no to jest, no, no i właśnie, to jest, cały czas kręcimy się w kółko, bo cały czas mamy takie, że właśnie ratownicy... Wiecie, co Państwo jest ciekawego? Tam jest też statystyka podana. Skorzystałam z opracowań Adama i Andrzeja Marasków, którzy robili takie opracowanie na 100 i 110-lecie TOPR-u. Opracowanie statystyczne dotyczące właśnie śmierci, wypadków śmiertelnych w Tatrach. I tam są bardzo różne zestawienia, bardzo ciekawe moim zdaniem. I między innymi jest powiedziane, że nastąpił duży wzrost wypadków w latach 70. i 80. w stosunku oczywiście do czasów przedwojennych, a potem i wtedy tłumaczono, że te wypadki się zdarzają, dlatego że ludzie mają kiepski sprzęt, bo był kiepski sprzęt, powiedzmy sobie szczerze, w ogóle go prawie nie było, no i mają problem z dostępem do edukacji, w takim znaczeniu górskiej edukacji, tak, że tam, jeżeli ktoś chodzi do klubu, to się nauczy, ale jeżeli jest takim zwykłym turystą, nie jest w klubie, no to może właśnie na własnych błędach się uczyć. Teraz tych wypadków jest znacznie więcej. Oczywiście wchodzi więcej osób w Tatry, to też trzeba o tym pamiętać, ale już teraz mamy doskonały sprzęt, wcale nie tak bardzo drogi, bo możemy sobie skompletować naprawdę najwyższej klasy sprzęt za no, niezłe pieniądze. Mamy dostęp do wiedzy na wyciągnięcie ręki, bo możemy nawet sobie wygooglować, jak wygląda świnica, czy jak wygląda gerlach, czy jak wygląda, nie wiem, kościelec i tak dalej. Tak? Więc i nie korzystamy z tego. Znaczy nie chcę generalizować, bo oczywiście jest tak, że są ludzie, którzy świadomie kształcą się i chodzą i na przykład są te szkoły górskie, lawinowe i tak dalej, skiturowe, to jest, cieszą się ogromną popularnością, co pokazuje, że ludzie chcą się uczyć tej turystyki, zwłaszcza zimowej, ale mimo wszystko wciąż tych turystów takich, którzy są niefrasobliwi, no jest mnóstwo. No, idzie człowiek wieczorem sobie drogą pod Reglami, jest godzina 8 wieczorem, a pod wejściem do doliny cała rodzina z maleńkimi dziećmi za rękę i oni studiują tabliczkę, czy wejść jeszcze nawet do tej małej łąki, tak? Czy gdzieś dalej, o godzinie 20. No, no naprawdę, albo idzie gość i z telefonem komórkowym cały czas przy tym i mówi: słuchaj, czy ty zdajesz, tu jest cały czas pod górę. No na przykład, no więc naprawdę jest niewiarygodne w ogóle, jak sobie tak czasami słucham tych turystów, ja w ogóle lubię tak sobie czasami iść, tak właśnie tak się tak za jakimś turystą się tak przykleić na zderzaku i tak po prostu posłuchać, co oni mówią, no to naprawdę jest zadziwiające, no zadziwiające. Nie wiem, o co tu chodzi. I piszesz właśnie o tym ryzyku. Z jednej strony ryzykują osoby, które idą w góry, bo może nie są przygotowane, nie mają świadomości,
ale z drugiej strony też pojawia się temat sportów ekstremalnych, jak choćby tych wypraw do jaskiń, że te osoby, chociaż są świadome, są przeszkolone, mają ogromną wiedzę, to jednak czasami też decydują się na takie kroki, które mogą za sobą pociągnąć ryzyko nie tylko dla nich, ale także dla ratowników. Więc zarówno ta grupa tych niedoświadczonych turystów, jak i ci profesjonaliści, to jednak muszą mieć tą świadomość ryzyka dla siebie i dla innych. Tak, no i to i teoretycznie oni mają, ale to jest zawsze ciekawe, że kiedy ktoś wybiera takie ekstremalne sporty właśnie jak chociażby wchodzenie do jaskiń i czy uprawianie himalaizmu, no to jest tak, że wchodzą na własne ryzyko i znają to ryzyko, no ale kiedy zdarzy nam się wypadek, to oczywiście każdy chce być uratowany i to też jest naturalne. Tylko, że też w tej książce Państwo zobaczycie i też to, co mówi naczelnik TOPR-u, że i ratownicy, no że jeżeli my mamy świadomość, że idziemy po żywych i mamy szansę na uratowanie żywych, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby ich uratować. I TOPR zawsze to będzie robił. Ale pytanie jest takie, co zrobić i czy my jesteśmy gotowi na dyskusję w naszym kraju, co zrobić, jeśli wiemy, że nie ma tam żywych ludzi, że są ciała. Czy mamy podejmować ryzyko życia ratowników za cenę wyciągnięcia ciał? Na świecie odpowiedziano sobie już na to pytanie, bo na ICARze, czyli takim Międzynarodowym Kongresie Ratowników Górskich, podejmowane są tematy jakby ryzyka i życia i życia ratowników. I tak jak kiedyś było, że życie ratowanego było ważniejsze od życia ratownika, kiedyś tak było, to właśnie te czasy Klimka Bachlety i idziemy za wszelką cenę, nieważne, nie patrzymy, bo trzeba człowieka uratować, to zaczęły, ten ciężar zaczął się jakby przenosić na to, że życie ratowanego jest, że życie ratownika jest równie ważne, co życie ratowanego. A teraz jest takie, że życie ratownika jest być może ważniejsze niż życie ratowanego. Jeżeli ratowany podejmuje ryzyko na własną rękę, na przykład, nie wiem, wie, że jest czwórka lawinowa, ale pójdzie, to musi się liczyć z tym, że być może ratownicy po niego nie pójdą. I w Alpach tak jest, że przy odpowiednim stopniu tego zagrożenia lawinowego nie wychodzą po prostu na akcję ratowniczą. Wypadek w jaskini i akcja w jaskini Wielkiej Śnieżnej pokazała też ratownikom, że przyjechały służby pomagać naszym ratownikom i po prostu jak weszli i zobaczyli, co tam się dzieje, to się puknęli w głowę i powiedzieli, wychodzimy, my tego nie będziemy robić. Niektóre służby, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w ogóle nie podjęto by nawet takich działań. Jeżeli ktoś idzie w tak ekstremalne miejsce i tam mu się coś dzieje, to poszedł na własne ryzyko po prostu. Nikt nie będzie ryzykował własnym życiem. Więc moim zdaniem nie jesteśmy gotowi na taką dyskusję w Polsce. Wyobrażacie sobie Państwo, co by się wydarzyło, gdyby ratownicy powiedzieli, nie idziemy? Co by było? Przecież byliby zlinczowani. Tak? Ale gdyby zginęli ratownicy w tej akcji, a potem by się okazało, że ci grotołazi nie żyją, to co by było? To po co tam poszli? Przecież było wiadomo, że nie żyją. Więc wiecie Państwo, to jest książka z pytaniami do nas tak naprawdę. Ratownicy mają poukładane w głowie. To są ludzie, którzy znają odpowiedzi moim zdaniem na najtrudniejsze pytania. Oni się ze sobą skonfrontowali. Bo ta służba wymaga konfrontacji z samym sobą, odpowiedzenia sobie na bardzo ważne pytania. Ale ta książka zmusza nas do odpowiedzenia na pytania, czy my możemy wymagać od ratowników, żeby przyszli po nas za wszelką cenę. I jak przeczytacie Państwo to, co mówią rodziny ratowników, to, co mówi Hania Łapunowicz, to naprawdę 5 razy ja bym się zastanowiła, czy my możemy od nich żądać tej najwyższej ceny. To sobie też zaznaczyłam właśnie, bo Hania Łabunowicz zostawiła tutaj takie przesłanie. Marzy mi się, żeby ludzie planując wycieczki brali pod uwagę życie ratowników, żeby brali pod uwagę także nasze życie, życie ich rodzin, żeby nim po prostu nie szastali. Dokładnie, żeby po prostu myśleli, co robią, bo zostają dzieci, zostają partnerzy, no i zostaje życie, tak, bez tego człowieka już. Te dylematy też, ja tutaj nawiążę do pracy dziennikarskiej twojej wcześniejszej i do tego, że też odnosisz się w książce do pracy innych dziennikarzy, do tego, jak właśnie relacjonują wypadki w Tatrach. To właśnie, jaka jest twoja ocena?
ty pracy no dziennikarza. No, znaczy, teraz... tak, to tak groźnie zabrzmiało, ale chodzi mi o to właśnie, jaka jest rola, co jeszcze jest dopuszczalne i jest właśnie w granicach tego przestrzegania edukacji, a co już uważałaś, zaobserwowałaś, że nie powinno się wydarzyć, bo to też są dylematy właśnie po stronie dziennikarzy i po stronie odbiorców, tych, którzy oglądają w mediach ten przekaz. To znaczy, wiecie Państwo, tutaj jest wina po obu stronach, powiedzmy sobie szczerze, bo gdybyśmy nie mieli odbiorców, którzy chętnie słuchają informacji o krwawych wypadkach, to byśmy takich materiałów nie robili. To jest raz. Więc jeżeli rzucamy kamieniem w dziennikarzy, to pomyślmy sobie też o tej drugiej stronie, jak ją my wywieramy presję i czego my oczekujemy. Nie jest łatwo relacjonować takie rzeczy, żeby właśnie zachować żeby zachować empatię przede wszystkim, żeby gdzieś nie wyjść za daleko. Tego się trzeba po prostu niestety nauczyć. I dziennikarze, którzy zaczynają pracować w tym zawodzie, popełniają błędy. Mnie też zdarzało się popełniać takie błędy. I no wtedy po prostu ktoś słyszy od, nie wiem, rodziny kogoś albo kogoś bliskiego, że posunął się za daleko, tak? Albo słyszy od ratowników, tak? Zrobił materiał i naczelnik zadzwoni, powie, no nie może tak być. Albo usłyszy od wydawcy, tak, że to jest już za daleko. My się musimy tego nauczyć i to zależy bardzo dużo od po prostu wrażliwości człowieka, jaki sam człowiek jest, tak? Bo możemy uczyć też ludzi młodych na dziennikarstwie, jakby, znaczy trudno powiedzieć, jaka jest ta granica. No, oczywiście jak ja tam mówię młodym dziennikarzom, że nie wiem, opowiedzenie, że odnaleziono ciało, nie wiem, 16-latka, który zaginął zeszłej wiosny, odnaleziono rok później. No to wystarczy powiedzieć, że odnaleziono rok później ciało i że jest to prawdopodobnie ten 16-latek, którego ratownicy szukali na wiosnę. Niekoniecznie już trzeba opowiadać, w jakim stanie było to ciało, tak? To jest właśnie ta różnica. Że jeżeli jesteśmy, nie wiem, zdarzył się wypadek i widzimy rozpaczającą rodzinę nad ciałem albo rozpaczającą rodzinę, bo właśnie się dowiedziała, to może to nie jest moment, żeby podchodzić z mikrofonem i pytać, jak się pani czuje, tak? Bo to jest to pytanie, jak się pani czuje. No więc no to jest bardzo trudne i to się nabywa, tej umiejętności nabywa się po prostu z doświadczeniem dziennikarskim, kiedy można, kiedy nie. I ważna rzecz, należy odmawiać wydawcom, bo ci, którzy siedzą w redakcjach, w Warszawie najczęściej, to oni oczywiście chcieliby, żeby było dużo krwi, żeby było dużo takich mocnych akcentów. I młodzi dziennikarze, chcąc im zadośćuczynić, jakby, nie wiem, no, zrobić to, co każe wydawca, to posuwają się tak za daleko, przekraczają te granice. Trzeba po prostu powiedzieć nie, trzeba umieć to zrobić. Powiedzieć nie, nie zgadzam się na to, nie podejdę, nie pójdę i koniec. W takich tematach jeszcze jest jeden aspekt, z którym muszą się zderzyć dziennikarze, ale ty też zderzyłaś się w swojej książce, czyli na ile jest się fachowcem w danej dziedzinie, czy w ogóle można być, no bo tutaj są tak specyficzne akcje opisane, takie szczegóły dotyczące sprzętu, dotyczące samej organizacji, logistyki, fachowa wiedza, fachowa terminologia, na ile sama musiałaś zostać fachowcem i na ile właśnie dziennikarze powinni znać się na takich rzeczach, a na ile powinni tylko polegać na specjalistach i z nimi rozmawiać. Znaczy ja uważam, że dziennikarz to jest w ogóle człowiek, który opisuje pewną rzeczywistość, ale niekoniecznie ją komentuje, tak? Czyli jak ktoś mi mówi, że się wspina na linię numer 7, to ja nie będę z nim dyskutować, tylko przyjmę to do wiadomości. Więc, znaczy dobrze jest, tak, gdybym była taka zupełnie zielona i tak jak zaczynałam pracę tutaj, no to dostało mi się wiele razy od ratowników. Nie wiem, czy już to Państwu opowiadam, jak zadzwoniłam do, jak zaczęłam tutaj pracę i zadzwoniłam, i to były czasy bez internetu, więc nie można sobie było zajrzeć do internetu i szybko przeczytać, jak wygląda jakaś góra albo coś. I pamiętam, że zadzwoniłam do TOPR-u i mówię tak, Andrzej Blacha wtedy odebrał i mówię tak, dzień dobry, Beata Sowa-Zielińska, Radio Z, ja tutaj dzwonię, mówię pan, co, bo jest wypadek na Łopacie i chciałam się dowiedzieć, jak ten wypadek wygląda. A Blaszka mówi, ale na której Łopacie? No jak to? Łopata to Łopata, tak? Tak, o nie, droga pani.
albo się pani dowie, na której łopacie i wtedy zadzwoni, albo nie będziemy tak rozmawiać. Więc wiele razy dostawały mi się takie historie. Musiałam się po prostu trochę nauczyć, to prawda. Tak, żeby już nie pytać o takie oczywiste oczywistości. To jest właśnie to, co denerwuje ratowników, kiedy dzwonią dziennikarze z Polski, którzy nie mają zielonego pojęcia o Tatrach i pytają się, gdzie jest miejscowość Bula pod Rysami. Tak? No więc, tak, trochę trzeba znać teren, trzeba wiedzieć, jak się w nim poruszać i nie zadawać już właśnie tych takich naprawdę oczywistych pytań. Natomiast, kiedy już się wchodzi głęboko w temat, to nie jest niczym niezręcznym powiedzenie, że się nie wie, o co chodzi, albo żeby ktoś wytłumaczył. Nie jest niczym niewłaściwym, jeżeli ja zapytam specjalistę, ale jak to wygląda, ale jak to nazwać, czy dobrze rozumiem, że to tak wygląda, tak? Bo od tego jest specjalista. Gdybyśmy wszyscy dziennikarze byli specjalistami, no to po co byłoby iść do specjalistów, tak? Myślę, że największą zmorą dzisiejszego dziennikarstwa jest właśnie to, że dziennikarz wie lepiej. Tak, że nie idzie do specjalisty, że nie zapyta o co, albo że na przykład nagrywa go, nic sam nie rozumie z tego, co on mówi, ten specjalista, ale głupio jest mu go zapytać, ale przepraszam, ale co to znaczy, nie wiem, tam śrubka numer 66, a dlaczego nie może być 67, tak, albo no nie jest, znaczy boi się przyznać, nie wiem skąd się ukłuł, że są, nie można zadawać głupich pytań, no trzeba zadawać, jeżeli ja nie rozumiem, to trzeba założyć, że mój odbiorca też nie zrozumie. Więc niestety albo się trzeba douczyć, albo się przyznać do tego, że się nie wie i po to się idzie do specjalisty, żeby się od niego dowiedzieć. To jest bardzo proste. A ty jakie miałeś wsparcie przy opisach tych wszystkich fachowych sprzętów? Wspaniałe miałam, wspaniałe, ponieważ ja poszłam do specjalistów. I specjaliści od razu wiedzieli, że ja nie wiem. Jeśli chodzi o pierwszy top i drugi top, to sprawa była prosta. Ja idę, pytam, zadaję pytania, opisuję i tak dalej i wszystko będzie autoryzowane przez ratowników, żeby nie było właśnie bzdur. I powiem Państwu, że ratownicy fantastycznie się z tego zadania wywiązali w takim znaczeniu, że bardzo dokładnie czytają te teksty, bo poprawiają naprawdę takie drobiazgi, które mnie wydawałyby się, że one są, na przykład ostatnio z książki będzie, opisane zdjęcie, tak, jest... Grzesiek Bargiel, który jest ratownikiem, zdjęcie jest z kamerki na jego hełmie. Jest zdjęcie, że na Giewoncie widać krzyż i jest opuszczany ratownik na linie. Widać linę, widać noszę. I ja podpisałam zdjęcie, że zdjęcie z kamery ratownika pokładowego. Ratownik pokładowy opuszcza ratownika medycznego w okolicy Krzyża na Giewoncie. I a naczelnik mówi, nie opuszcza, tylko opuścił, bo lina jest luźna. Już. Wiecie Państwo, to jest ten poziom szczegółowości. Dla mnie byłoby to nie wszystko jedno, opuścił, tak? Nie, bo jest już luźna. Mimo, że ratownik jest na dole, zdjęcie, ale już widać, że to jest ciekawe i oni bardzo tego pilnowali, więc mogę Państwa zapewnić, że nie ma tam po prostu przekłamań i bzdur. I to jest, jeżeli można by powiedzieć, co jest najcenniejszego w tych książkach, to właśnie to, że tam jest bardzo kawał fachowej wiedzy, ale podany naprawdę rzetelnie. I to nie dzięki mnie, żeby było jasne, tylko dzięki ratownikom, którzy to sprawdzali, kontrolowali. W pierwszym dobrze na przykład było, pamiętam, Krzysztof Starnacki tam coś mi poprawiał, bo ja było, że coś tam, ja bym powiedziała a propos nurkowania, że linka, czy jakaś stalowa, czy jakaś inna. Nie, ona nie może być, nie wiem, czy stalowa, czy tam, już nie pamiętam. Bo ja mówię, ale daj spokój, co to za znaczenie, czy linka taka, czy stalowa. Nie, bo przeczytaj jeden nurek, który się na tym zna i powie, że piszesz bzdury. Więc taki jest poziom kontroli. Mam nadzieję, że wydawnictwo poprawiło na opuścił. Sprawdźcie, będzie długo. Miałaś okazję przy pisaniu obu tych książek, no i wcześniej swojej pracy dziennikarskiej, właśnie często spotykać dobrowców, poznać to środowisko. Całą przyjemność. Właśnie chciałam zapytać, jak odbierasz to środowisko, bo no, jest taki mit, że jest bardzo specyficzne, bardzo hermetyczne. Jak ty ich odbierasz i czym ta praca jest dla samych dobrowców, bo to pewnie z tych rozmów wynikało. Znaczy ja ratowników odbieram wspaniale w ogóle. Ja jestem zakochana w ratownikach permanentnie, mój mąż o tym wie.
tworzymy pewien związek, który tak. Nie, no ja bardzo jestem zafascynowana i myślę, że bardzo wiele osób, i to nie tylko kobiet, jest zafascynowana ratownikami, dlatego że to są naprawdę, ja wiem, że oni nie lubią tego i tak nie zerkam nawet w stronę ratowników, żeby nie zobaczyć tych gromów w oczach, ale to są współcześni bohaterowie i herosi, tak? To są ludzie, którzy przekuli swoją pasję w misję i znają konsekwencje. To jest niezwykłe, bo można być odważnym, nie znając konsekwencji. Wtedy po prostu się jest głupim, trochę mówiąc wprost. Ale znając konsekwencje, bycie odważnym i wchodzenie i zaglądanie bestii w oczy, to trzeba mieć po prostu kręgosłup i charakter. I trzeba wiedzieć, że chce się to robić. I oni tacy są. I dlatego my podziwiamy ratowników, bo to są ludzie odważni, którzy potrafią, którzy poświęcą własne życie dla życia dla kogoś innego. To jest największa odwaga. Więc trudno się dziwić tej fascynacji ratownikami, którą ja mam, pielęgnuję i się jej nie zamierzam pozbyć. Natomiast czy oni są hermetyczni? Nie do końca. Znaczy myślę, że ratownicy, to jest też to, co mówiłam przy tej pierwszej części. Jeżeli są hermetyczni, to ta hermetyczność moim zdaniem wynika z tego, co przeczytałaś na samym początku, że ratownicy ratując kogoś, tworzą z tym ratowaniem intymny związek. W takim znaczeniu, że zawierają pewien pakt, że nie opowiadamy o tym przy budeczce czy winku. Nikt z nas, drodzy Państwo, nie chciałby, żeby na przykład gdyby ratowali nas czy kogoś bliskiego, żeby potem ratownicy wieczorem dla zrobienia wrażenia opowiadali, jak to ratowali, tak? I chcielibyśmy tego po prostu. Więc stąd jest ta hermetyczność. Oni po prostu nie opowiadają o tym w wielkim szacunku do swoich ofiar i w szacunku do tych, których ratowali. Natomiast właśnie, jeśli pojawia się to, co powiedziałam też na początku, projekt, w którym można coś wytłumaczyć, w którym jest element edukacji, bo w tych książkach jest element edukacyjny, niewątpliwie, to wtedy warto o tym mówić, tak, żeby ludzie, to co powiedziałam, uczyli się na błędach innych. Żeby, i stąd zresztą myślę, że taka była idea wołania w górach Michała Jagieły, opisywania tych wypadków, żebyśmy czytali i uczyli się na błędach innych. To jest ważne. No i tyle. A czym jest dla ratowników topr topr? Państwo przeczytacie w mojej książce, ponieważ dziewczyny o tym bardzo dokładnie mówią. Powiem tylko tyle, że to jest niezwykle ważne. Już tak powoli zmierzamy do finału, ale chciałam jeszcze zapytać, na ile ta książka jest obiektywną relacją, no bo jej część to jest naprawdę taki opis bardzo szczegółowy, łącznie z całym kalendarium, jak wyglądały przede wszystkim te dwie akcje na Giewoncie i w Jaskini Wielkiej Śnieżnej, a na ile jednak jest to takie twoje osobiste spojrzenie i jak sama te dwa wydarzenia przeżyłaś, co wtedy robiłaś, w jakiej sytuacji ta informacja o tych wydarzeniach cię zastała, jak to odebrałaś tak na gorąco od razu? W ogóle nie miałam do tych akcji stosunku takiego osobistego, bo gdybym właśnie była dziennikarką newsową, to miałabym, bo bym tam siedziała prawdopodobnie w gronie tych dziennikarzy przed centralą Topru i tam okupywała Topr, tak? I prosiła o te relacje o naczelnika i wtedy mogłabym mieć jakiś stosunek, ale nie miałam. Jaskinia Wielka Śnieżna, no to wiedziałam, że jest, bo trwała i co rano śmigłowiec mnie budził, bo leciał nad moją chałupą, więc wiedziałam, że leci do jaskini. I wiedziałam, że jest na dużą skalę i nawet zaproponowałam szlachetnie naczelnikowi, że jakby trzeba było robić kanapki, to ja chętnie się zgłoszę, tak? Ale to nie zostało przyjęte, nie wiem dlaczego. W każdym razie, no i wiedziałam, że to jest trudna akcja, tak? Ale nie wnikałam, nie dopytywałam, tak? Bo właśnie nie miałam potrzeby dopytywania. Potem ja oczywiście wkurzali ci wszyscy, którzy wiedzieli lepiej. Tak jak ja przyjeżdżałam na uniwersytety, to taki pan, pamiętam, tam wygłaszał jakieś mowy. No myślałam, że mnie po prostu jasna cholera weźmie. No ale w każdym razie tam nie wnikałam tak w szczegóły. A Giewont zastał mnie tak naprawdę, znaczy wypadek, który tutaj się wydarzył, jak nie było mi wtedy w Zakopanem, bo byłam właśnie na uczelni w Krakowie i w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, dopóki nie zaczęły dzwonić telefony. I kogo? Telefony były od dziennikarzy, moich kolegów dziennikarzy, którzy myśleli, że jestem na miejscu, że czegoś się dowiedzą ode mnie, tak?
A potem, no ja wtedy włączyłam, pamiętam, internet i zaczęłam śledzić, bo to było na bieżąco, tam kamery już się pojawiły, było widać, co się dzieje. A potem wracałam właśnie, bo to był czwartek, pamiętam, wracałam do domu i to było dla mnie wstrząsające, bo jechałam tą Zakopianką i cały czas latały śmigłowce mi nad głową. Leciał do Krakowa i wracał. To naprawdę była taka atmosfera takiej grozy, a już od Nowego Targu do Zakopanego to po prostu cały czas mijały mnie karetki. Po prostu jechałam właściwie po krawężnikach, bo cały czas mijały mnie karetki. I to było coś tak przerażającego, że mimo, że mnie tu nie było, ja czułam, że dzieje się coś bardzo, bardzo złego. Jak wjechałam do tego Zakopanego, to żywego ducha w tym mieście nie było. Tak jakaś pusto, tak jakoś szaro, tak jakoś strasznie. Więc właściwie znałam tylko te relacje z tego, co jakby robili moi koledzy dziennikarze. I właśnie potem rozdzwoniły się telefony, żeby z kolei też od kolegów czy od redakcji różnych, żeby właśnie coś powiedzieć o Toprze, bo to jest okazja, żeby, prawda, powiedzieć o Toprze, żeby pokazać, jaka to jest wspaniała służba. Wtedy sobie wszyscy przypomnieli, jacy są ratownicy wspaniali. No i wtedy, zresztą dzięki temu narodziła się ta akcja Doceń Topr, bo była okazja, żeby powiedzieć o tym, że są wspaniali, ale dajcie im po prostu godziwe pieniądze na to, co robią. I ta książka powstała dopiero po jakimś czasie. Czy ten dystans czasowy, niewielki, ale jednak jakoś sprzyja opisywaniu takich wydarzeń? Tak, zdecydowanie. Dlatego, że tak, myślę, że z wieloma osobami nie udałoby mi się porozmawiać, bo mam też takie małżeństwo, które było na Giewoncie w tym czasie i oni zostali porażeni, też jest ich relacja. I myślę, że oni po prostu taki dystans złapali. Bardzo dużo ludzi ma po tym wypadku na Giewoncie po prostu zespół stresu pourazowego. I doktor Kosiński bardzo ciekawą rzecz powiedział, bo to też jest w książce, że oni zamierzali zrobić i zamierzają wciąż zrobić takie badanie o tym wypadku i odezwali się do tych poszkodowanych wszystkich. To powiedzieli, że do dzisiaj bardzo wiele osób w ogóle powiedziało, że nie tylko nie chce opowiadać, ale w ogóle nie chcą nic słyszeć o tym wypadku, tak? A już do tego etapu, żeby gdzieś tam coś opowiadali, to w ogóle nie ma mowy. Więc czas tutaj akurat sprzyjał. Myślę, że też było dobrze, że ratownicy też opłonęli w takim znaczeniu, że dla nich to były bardzo ciężkie też akcje. Też umieli sobie poukładać, odpowiedzieć sobie na pewne pytania, znaczy na właśnie jakiś złapać też dystans do tych wypadków i do tych działań przede wszystkim, tak? Bo zwłaszcza w jaskini. I myślę, że że ten czas działa na korzyść, dlatego że też właśnie ratownicy pokazują jakby inną trochę perspektywę teraz, jak myślą, w jaką stronę być może pójdzie ratownictwo. To już właściwie koniec. Nie ma już nic. Znaczy muszą Państwo tę książkę przeczytać, bo tam jest oczywiście dużo, dużo więcej i naprawdę tych aspektów jest bardzo dużo. Nie wiem, czy Watka miałaś takie może jeszcze pytanie prawie ostatnie. Czy miałaś świadomość, jak to się bardzo rozrośnie, jak wiele wątków będziesz musiała poruszyć? Znaczy jak zaczynałam pisać, to oczywiście, że nie, a potem jak to się, no tak, tak dodawałam sobie, sama sobie dodawałam pracę, tak, no bo właśnie, a tu ten specjalista od burzy, a to potem poszłam do prokuratury i tam się dokopałam do bardzo ciekawych rzeczy, też Państwo będziecie mieć dostęp do tych akt, dlatego że prokuratura się zgodziła na zacytowanie tych akt, więc to są takie, no, bardzo różne aspekty zaczęły wychodzić. Oczywiście nastawcie się Państwo na to, że będzie też pewnie duży oddźwięk ze środowiska jaskiniowego, bo z tego środowiska był straszliwy hejt na ratowników. Więc też myślę, że tutaj może mogą odżyć jakieś historie. Dużo jest po prostu tych, okazało się w czasie pisania tej książki i opisywania tych wypadków, bardzo dużo wątków, bardzo ciekawych moim zdaniem. Tak, to niech będzie zachęta do lektury. A teraz pytanie, które chyba zawsze się autorowi na sam koniec zadaje, czyli jakie są plany i pomysły, czy powstaną kolejne książki i czy nadal będzie to tematyka górska i zakopiańska? Nie mam bladego pojęcia. Znaczy są, rodzą się, ale ja już nic nie wiem, bo one się tak zmieniają, że już sama nie wiem, co powstanie. Także jeszcze nic i w ogóle nie zapeszam, pluję na wszystkie strony, żeby wszystko wyszło jak trzeba.
To może jeszcze Państwo mają pytania, to też tutaj chętnie posłuchamy i myślę, że Bratka odpowie. Nie macie Państwo książki na to. To jest trochę dziwna historia, ale to... Proszę bardzo. Będzie promocja książki w Warszawie. I kiedy? Tak, jest rozpisany plan, znaczy tak, w ogóle takie spotkanie z publicznością, to zapraszam 27 października do Instytutu Reportażu. Diabli wiedzą, gdzie to jest, mówiąc szczerze, bo ja nie warszawianka, miałam sobie ten adres zapisać, ale jest i chętnie zapraszamy, żeby właśnie była publiczność o 20, 27 października o 20 w Instytucie Reportażu. A tak, no to będzie Empik, ale chyba wirtualnie, bo na zakończenie targów warszawskich Empik zrobi spotkanie, ale wirtualne. Tak. A, Jezu Chryste, zapomniałam, przecież będzie tak, tutaj będzie jeszcze 21 października, czyli w czwartek i szanowni Państwo, będzie książka. Tak, bo tutaj się postarał Bartek o to, żeby z księgarni Porej, żeby była książka. Nie wiem, jak on to załatwił. Nie wiem, co musiałeś tam zrobić w tym Pruszyńskim. Dobrze, ale w każdym razie załatwił, że dostanie chyba jako pierwszy, jedyny w Polsce książki przed premierą oficjalną. Więc 21 w Willi Toskana też będzie spotkanie i tam już będą książki. To wszystko w Warszawie. Nie, Villa Toskana tu. 21 października tu. Natomiast 27 października z publicznością jest w Warszawie. I tak jak już pani Asia Staszak wspominała, mam nadzieję, że widzimy się na Festiwalu Literackim. No, tak, w lipcu przyszłego roku. A to już dalsza perspektywa. Dziękuję w takim razie bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Miło bardzo było spotkać dziękuję się i z Państwem, i przede wszystkim z autorką. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim Państwo pójdziecie i zanim tu podziękuję Panią, wspomniany już Pan Bartek też ma dla Państwa, jeżeli jeszcze nie macie Państwo poprzednich książek naszej autorki, to można je zakupić, przyjść po autograf oczywiście, a też pewna niespodzianka, bo choć książki nie ma, to rabat już na tę książkę jest, więc skoro będzie przed premierą w Poraju, to również zapraszam, żeby tam Pana odwiedzić i myślę, że i Państwo w pewnym sensie otrzymacie jakiś rabat czy kupon, bo tam Pan wszystko powie. Powiem tylko na koniec taką refleksję, jak słuchałam tutaj dzisiaj tego spotkania, to w nawiązaniu do wczorajszego naszego spotkania, bo mówimy w tym roku dużo właśnie o tych ratownikach, o tych ludziach, którzy dzięki którym my jednak gdzieś tam, myślę, idąc w te teatry, mamy taką świadomość, że czujemy się tam jednak bezpiecznie, bo idąc świadomie i robiąc wszystko, to też dzisiaj wybrzmiało, robiąc wszystko, żebyśmy poszli bezpiecznie, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy zawsze jest, że jakby coś się stało, to jednak są ci ludzie, tak? I to wczoraj też wybrzmiało podczas naszego spotkania z panem Maciejem Gąsienicą, który opowiadał właśnie też o swoich akcjach w Toprze i też, proszę Państwa, wybrzmiało, że każdy wspaniały mężczyzna ma obok siebie wspaniałą kobietę. Także bardzo dziękuję Paniom. Tutaj nasze upominki festiwalowe. Troszkę festiwalu inspirowane Górami Górskich, jak zwykle. A Państwa zapraszam. A, jeszcze pytania? Ja mam jeszcze pytanie. Tak. Pani ma takie refleksji, że chodzenie po teatrach, szczególnie w lecie, stało się taką masową rozrywką Polaków, niczym grzybobranie. Mówię to w tym kontekście, że oczywiście, czy jest jakaś granica, kiedy, no nie wiem, jakieś instytucje czy to postawi szlaban, aby nie było zalewu tych osób w przysłowiowych klapeczkach. A nawiązuje to do tej książki Pani. Pani zasugerowała, że w książce jest takie przesłanie dla nas, czyli dla ludzi, którzy chodzą po górach, załóżmy świadomie, aby nie szastali życie ratowników, tak? Proszę mi spróbować odpowiedzieć, dlaczego nie możemy w tym naszym kraju wprowadzić obowiązkowego ubezpieczenia? Też chyba przeczytałem, że naczelnik, pan naczelnik Topru
no raczej nie jesteś zwolennikiem, mówisz, że to jest jednak nic, ja za to się nie bierze pieniędzy. Być może, człowiek, który miałby wpłacić 20 zł, woli może wydać na schabowego na Krupówkach, niż pójść w góry, może wtedy nie straci życia, nie narazi też życia ratowników. Czy pani z ratownikami rozmawiała? Tak, tak. Tak, no temat ubezpieczeń górskich jest jakby ciągle żywy, mimo bardzo jasnego stanowiska TOPR-u na ten temat. Znaczy tak, po pierwsze nie możemy wprowadzić ubezpieczeń, bo mamy zagwarantowaną konstytucyjnie ratowanie nas jakby w każdej sytuacji. To jest raz, ale też ratownicy, znaczy wie pan co, tak, to jest w miejscach, gdzie te ubezpieczenia są, w krajach, w których te ubezpieczenia są, tak, okazuje się, że to jest tak naprawdę 8% budżetu takiej organizacji, bo nawet nie sama akcja ratownicza jest najdroższa, ile utrzymanie tej służby w gotowości. To jest najdroższa rzecz. Poza tym bardzo trudno jest wyegzekwować pieniądze od tych ludzi. I też nie wiem nawet, czy naczelnik wspominał, że być może Słowacy w ogóle wycofają się z tych ubezpieczeń, dlatego że firmy windykacyjne mają problemy z odzyskiwaniem. I teraz tak, jeżeli ubezpieczyciel na przykład, nie wiem, zacznie ciągać ratowników, żeby zeznawali, a czy on miał buty, a czy on miał coś. Wie pan, to stawia ratowników w bardzo niezręcznej sytuacji, tak? To oni nie od tego są, żeby oceniać tych, których ratują. I zresztą bardzo się od tego pilnują, żeby tego nie robić. Ratownicy nigdy nie oceniają, tak? Chyba że ktoś popełnia coś takiego, że wzywa sobie śmigłowiec, mówiąc, że jest ciężko chory, żeby go śmigłowiec wiózł. No to wtedy jest sytuacja taka, że takiego delikwenta bierze się na poważną rozmowę. Natomiast nie chcą się stawiać w sytuacji, że będą oceniać jakby swoich, tych, których ratują. A tak się działoby się, gdyby wszedł ubezpieczyciel. Bo wie pan, jak to jest, jak trzeba coś tam wyciągnąć. My jesteśmy takim wyjątkiem. Nie, no i tak i nie, bo nie wszystkie kraje są, nie wszystkie kraje są ubezpieczenia, ale i one nie są wbrew pozorom taką znaczną, nie są taką znaczącą częścią w budżecie. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że my mamy, no, może można to nazwać rodzajem ubezpieczenia, bo kupując bilet wstępu do TPN-u płacimy 15% z biletów wstępu idzie na rzecz TOPR-u. Czyli to jest rodzaj takiego ubezpieczenia, można by powiedzieć, bo TPN płaci TOPR-owi 15% z biletów wstępu. Mnie nawet nie chodziło o to, że my rozmawiamy w kategorii budżetu, tylko być może taka nawet niewielka kwota no, nie pozwoliłaby niektórym bezmyślnym osobom wychodzić. Znaczy wie pan co, to jest tak, Włodek Cywiński zawsze tak mówił, jak ja się tak denerwowałam, przychodziłam do niego, że głupi turyści znowu poszli. On tak, jacy głupi, niech idą, mają prawo. Dobrze, że ludzie chodzą po górach, dobrze, że to ich fascynuje, że popełniają błędy, trudno, tak? No bo jeżeli idą po raz pierwszy, być może nie wiedzą, co ich czeka w tych górach, nie znają tych zagrożeń. Więc dobrze, że Polacy chodzą po górach. Myślę, że naszym największym grzechem turystów, wie pan co, jest dostępność tych Tatr. Tatry są jednymi z najlepiej, o ile w ogóle nie najlepiej przygotowanymi górami, jeżeli chodzi o infrastrukturę turystyczną. Oznakowane, przygotowane, zrobione ścieżki, no po prostu łańcuchy i tak dalej, i tak dalej. I gdyby, jak się idzie w Alpy, czy w Pireneje, czy w jakieś inne góry, gdzie nie ma szlaków takich przygotowanych, to człowiek automatycznie nabiera pokory i takiego dystansu. Musi sobie kupić mapę, że może musi mieć GPS, że musi być dobrze przygotowany i tak. A może po prostu weźmie przewodnika, tak? Instytucja przewodnika, to jest w ogóle zapomniana rzecz. Więc myślę, że to jest tak, że że my mamy te Tatry na wyciągnięcie ręki, powoduje, że my po prostu je lekceważymy. Ale to jest naturalne, to jest ludzkie bardzo. Jak mamy coś blisko i takie przygotowane, to nam się wydaje, że to nie jest groźne. To musimy zmieniać to w sobie. I edukacja, po prostu wyłącznie edukacja. Czego się Jasiu nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Trzeba małe dzieci uczyć. No ale to jest oczywiście też błędne koło, bo skoro rodzice biorą maluchy na Orlą Perć i potem się tym chwalą, no to też jest jakby druga strona medalu. Tak? No,
To jest, wie pan, to zadał pan pytanie bardzo trudne. Jeszcze tylko powiem, że tak jak pani sugeruje, dostępność w tym wypadku równa się szastaniem życia po prostu. Tak, ale znaczy, myślę, że też nie chciałabym tutaj tak, żeby wyszło, że oni, że ratownicy nie pójdą i że ten nie, bo oni zawsze... Tak, ale no wie pan, zawsze właśnie to będą te dwa światy, że z jednej strony będą ratownicy mówili uważajcie, róbcie to i to, a drudzy będą tacy, którzy gdzieś tam będą szarżować. No tak już jesteśmy skonstruowani. Ale też traktowanie ratowników, tak jak na przykład wtedy z Morskiego Oka. Tak. No właśnie. No to jest właśnie edukacja. Absolutnie edukacja. I pokazywanie też tego, żeby tak nie robić, żeby no, szanować ich zawód i ich życie. Dziękujemy bardzo, więc my idąc w tę ścieżkę edukacji, jutro edukujemy naszych najmłodszych. Pierwsze wydarzenie naszego festiwalu to wycieczka ze znakomitym przewodnikiem, doktorem Pawłem Skawińskim, byłym dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Idziemy do Doliny Strążyskiej zobaczyć, jak przyroda, fauna i flora przygotowuje się do zimy właśnie z najmłodszymi mieszkańcami czy gośćmi. Osobami, które się zarejestrowały na tę wycieczkę, a również inne nasze dzieci mogą skorzystać również z pomocy specjalistów. Klub Wysokogórski Zakopane zaprasza na naukę wspinaczki, co prawda na razie na ściance w Szkole Podstawowej nr 5, niemniej jednak no, te pierwsze kroki gdzieś trzeba zrobić. A Państwa zapraszam już serdecznie, jutro o godzinie 16:00 kolejny wspaniały Zakopiańczyk, Adam Brzoza, jego zdjęcia, jego wystawa na ulicy Krupówki w rejonie Oczka Wodnego, a potem spotkanie w Miejskiej Galerii Sztuki, gdzie już dziś Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale też nie zdradziłeś się. Proszę wykorzystywać autorów, proszę wykorzystywać jak najbardziej.